Nie byłyśmy, ale byłyśmy w tym muzeum. Nazywała gmina Słupsk. Nagrody ufundowali Lekler Słupsk, Galeria Słupsk, gmina Słupsk i Park Wodny Redzikowo, więc jest o co dzisiaj powalczyć. Którędy to? Nie rób siary. Tak. Dzięki. Dobry. Ale widzisz, jak na dobrą sprawę to niech jedzie, co się nie. Nie, to im więcej, tym lepiej. Idź tam, idź Pawełek tam i czekaj, dobra? Tylko na mamę. Brawo, bo zawsze pedałem czekam. No jak Darek, pomożesz mi znieść. Darek, pomóż ci. Następny weź pomóc, Wojtek, następny. Dziękuję bardzo. O.
łapę do raty. Rzuć do wody od razu. Umyję sobie. Bo tutaj zobacz, kolejka się poprzestawiała. Finalistów, czyli gwarantowane nagrody, którą będziecie pilnować. 1, 2, 3, 4 i tak dalej do końca. Mocno i trawa. No, miało. 10, to wtedy od 0. Trafił. I dycha. No, i lepiej. Nie poradziłeś. No, ja sobie dobre jadę. No, Janeczka, brawo. No tak. Ale to do. Czwórka tutaj. Bardzo ładnie, na koniec. Dwójka, na koniec. Dwójka, na widzie. Bardzo ładnie, piątka. Daj dziesiątkę. Pięknie, siódemka. Szóstka, dobra, daj tutaj. O, ładnie. Dycha. Konferencji sprawnościowej. Przypomnę, że nagrody fundowała gmina Słupsk, galeria Słupsk, park wodny Rydzikowo oraz Leclerc Słupsk. Pierwsze miejsce dla Janiny Białoszyńskiej. Kolejne miejsce. Od razu do podpisy, proszę. Numer 11. Numer 7.
Gratuluję. Ale i tak mam cię. Gratulujemy zwycięzcom. Za chwilę.